oprócz swojej podstawowej działalności, czyli zachowania zbiorów, historii, pokazania, prezentacji historii, muzeum od wielu lat prowadzi również bogatą działalność wystawienniczą, a otwarciu każdej wystawy zawsze towarzyszyła mała forma muzyczna, koncert. Starałem się, aby mniej więcej jeden raz w roku, dwa razy do roku była to większa forma, był to też większy koncert, ale przed rokiem zaryzykowaliśmy cały cykl koncertów, sezon roku 2011/12, a nazwaliśmy je wieczory czwartkowe, koncerty czwartkowe w Muzeum Diecezjalnym. W tamtym roku były one podporządkowane bardzo silnie okresom liturgicznym, a więc mieliśmy i adwentowy, i bożonarodzeniowy, wielkopostny. Mieliśmy koncert maryjny, mieliśmy koncert papieski. Był też koncert niepodległościowy, bo akurat jeden z czwartków wypadał 11 listopada. Ta sytuacja, a zarazem odwiedzalność zachęciła nas, abyśmy powtórzyli i być może nawet odważamy się myśleć w przyszłość, perspektywicznie na stałe podjęli tego rodzaju działalność, właśnie jaka towarzyszyła do tej pory tylko wystawom, a więc samodzielne koncerty. Nie pozostaje mi nic innego, zaprosić do Muzeum Diecezjalnego na pozostałe koncerty, które w tym roku będziemy organizowali.